Cześć! Przyszedł czas na wykonanie kolejnej prostej gry, tym razem będzie to gra typu Escape Room, czyli budzimy się po prawdopodobnie niezłej imprezie w jakimś pokoju, którego nie znamy. W sumie przykład może być z akademika i nie możemy z tego pokoju wyjść, ponieważ nie mamy kluczy. Klucze są gdzieś pochowane w tym pokoju, ale nie wiemy gdzie, a musimy je znaleźć, aby otworzyć drzwi i uciec z tego pokoju. Czym kończy się gra? Zacznijmy od tego, że stworzymy nowy projekt w perspektywie pierwszej osoby, ponieważ małe pokoje znacznie łatwiej eksploruje się, widząc je oczami gracza, a nie przy pomocy kamery, która za bohaterem się znajduje. Stwórzmy nowy projekt, ale zanim przejdziemy dalej, zamknijmy go, aby dodać do niego meble, które wykonałem w programie 3D Studio Max. Zostały już zaimportowane i przystosowane do silnika, ale trzeba je najpierw ściągnąć ze strony, do której linka znajdziecie w opisie tego filmiku. Ściągnijcie archiwum i go rozpakujcie. Jest to katalog, w którym znajdują się meble. W sumie to są trzy rodzaje mebli, ale podzielone na kawałki. Do tego są jeszcze trzy materiały, żeby te meble jakoś w miarę ładnie się prezentowały. Oczywiście wszystko możecie zmienić, ale proponuję na początku użyć moich elementów. Wypakowujemy je i kopiujemy do silnika. Znajdźcie projekt, który właśnie stworzyliście. Wejdźcie do środka tego projektu i w katalogu Content wrzućcie tam mój katalog z meblami. Teraz możecie uruchomić silnik, wychodząc folder wyżej, uruchamiając go przy pomocy pliku, który znajduje się tutaj. Wystarczy go dwa razy kliknąć i omijacie element, moment otwierania samych listy projektów, bezpośrednio wchodząc do projektu, który właśnie stworzyliśmy. I znajdziecie tam też katalog, w którym znajdują się te meble. Są to trzy rodzaje mebli, czyli komoda oraz szafka i druga komoda. Coś w tym rodzaju, ale żeby stworzyć tak jakby pomieszczenie, stwórzcie nową mapę. Nową mapę typu Basic. Nie potrzebujemy mapy z otwartym światem, bo wiadomo, że akademik nigdy nie jest otwartym światem. Jest światem żyjącym, ale raczej niewielkim. Najlepiej zapisać od razu tą mapę po jej stworzeniu w katalogu, na przykład Maps. Nazywamy jak chcemy. Możemy stworzyć grę, w której na przykład jest kilka pokoi, bo czasem tak się zdarza, że na przykład my jesteśmy w jednym pokoju, nasze ubranie jest w innym pokoju, a w ogóle mieszkamy jeszcze w innym. Więc możemy coś takiego zrobić. Czasem można na przykład zgubić grilla. Ja akurat zgubiłem raz grilla, ale nie ma to znaczenia. Przechodzimy do Project Settings, ponieważ gdy stworzycie mapę i wyjdziecie z projektu, a później wrócicie do tego projektu, to nigdy ta mapa nie będzie otwarta. Mimo że została zapisana, domyślnie otwiera się inna mapa. Dlatego proponuję tutaj od razu wybrać grę, mapę, która uruchomi się jako pierwsza przy włączaniu edytora i przy włączaniu gry. Czyli ta nowa nasza mapa typu Basic. Ok, to wystarczy. Możemy zamykać i zaczynać zabawę. Na samym początku pokażę, jak mniej więcej te meble wyglądają. Czyli trzy pierwsze pliki, które tutaj są, to jest szafka z otwieranymi drzwiczkami oraz z szufladą. Możemy zobaczyć z bliska. Wszystkie elementy są oddzielne i to jest istotne, ponieważ powinny być ruchome. Znaczy sam korpus szafy nie jest ruchomy, ale półka na przykład, którą się otwiera, powinna być. Podobnie drzwiczki. No i tutaj jest istotny element, że punkt obrotu drzwiczek jest dokładnie po lewej stronie szafki, dzięki czemu drzwiczki otwierają się w taki sposób, w jaki powinny. Nie są oczywiście połączone z szafką, ale to nie przeszkadza graczowi, bo on myśli, że są. Ok, tak powinno to wyglądać. Zobaczmy też kolejną. Tutaj akurat ten model to są dwa pliki, dwa elementy, które są dosyć proste, czyli drzwiczki oraz korpus szafy, która nie ma w środku półek, bo nie potrzebujemy półek do niczego, żeby schować klucz. Wiadomo, klucz wystarczy wrzucić do szafy. Oczywiście klucze zrobimy umownie boksami, ale to w kolejnych odcinkach. Dobra, tak wygląda szafa i ona będzie kolejnym elementem. Oczywiście te wszystkie animacje oraz interakcje wykonamy w kolejnych odcinkach, dlatego to jest istotne, żeby ta interakcja była, a nie po prostu się otwierały lub stały meble już otwarte. Mamy tutaj też jakiś mebel z trzema półkami. Tutaj wystarczy zrobić jedną półkę, bo jeżeli ją odpowiednio przeniesiemy też lub skopiujemy nieco wyżej i jeszcze wyżej, no to możemy tą jedną półką uzupełnić tą szafę. Jak widzicie,
tutaj trochę, tutaj możemy sobie zawsze matematycznie pomnożyć, jeżeli jest problem z dodawaniem, odejmowaniem wartości. No i jak widzicie, jest cały komplet. No i od tego zaczniemy kolejny odcinek.